Ustawienia sieci na VirtualBoxie. Żeby była jasność, temat jest raczej dosyć prosty, dla niektórych będzie oczywisty, ale jednak niektórzy z tym tematem mają problem. Zatem wyjaśnię, jak to jest u mnie zrobione. Na przykładzie prostej maszyny Red Hatowej mamy tu Linux. Ustawienia sieci są następujące: mamy dwa interfejsy sieciowe: jeden z adresacją 10.0.2.15 i drugi z bardzo podobnym, tylko że końcówka 1.121. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze chciałbym Ci opowiedzieć o jednej rzeczy. Otóż, jeżeli używasz Windowsa, Linuxa, czy jakikolwiek inny system, aplikację, serwer, czy również też urządzenia sieciowe, to zdecydowanie przyda Ci się firmie Monitoring. Monitoring pozwala Ci monitorować i tym samym wychwytywać wszelkie anomalie i problemy w Twojej infrastrukturze. Jeżeli chcesz się nauczyć monitoringu, to zapraszam Cię do pobrania mojego poradnika, wdrożenia monitoringu, w którym Dokładnie Ci opowiem, jak zacząć z biksem. Link do tego poradnika to asdevops.pl, łamane przez dobre praktyki. Oczywiście ten link zostawię również w opisie do tego materiału. Na dole. Zapraszam! I czemu to jest tak zrobione? Przede wszystkim, jeżeli wejdziemy w ustawienia maszyny wirtualnej, to mamy w tym przypadku dwie karty sieciowe. Jedna to jest karta sieciowa fizyczna, wykonana za pomocą VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter i to jest nasza karta sieciowa wirtualna, która nam służy do komunikacji wewnątrz samego VirtualBoxa i jak i naszego hosta, na którym jest uruchomiony VirtualBox. Dzięki temu mamy chociażby komunikację z komputera z Windowsem, na którym teraz uruchomiłem VirtualBox. Natomiast drugi interfejs sieciowy to jest interfejs sieciowy połączony z moją kartą fizyczną, w tym przypadku kartą sieciową Wi-Fi. I teraz dlaczego tak jest to rozwiązane? Przede wszystkim dlatego, że ta jedna karta sieciowa służy mi do tego, żeby mieć uruchomiony stały adres IP. Jak wiemy, jeżeli chodzi o serwery, powinno się stosować stały adres IP. Właściwie nie powinno, tylko musisz to robić. Co prawda, w przypadku maszyny wirtualnej, mógłbym to zignorować i bazować na adresacji automatycznej, zmiennej. Zatem za każdym razem byłby adres IP inny, tylko że to oczywiście generuje te problemy. Za każdym razem muszę sprawdzać ten adres IP, łączyć się do tego serwera, chociażby po SSH za pomocą adresu IP, który ja najpierw musiałbym sprawdzić, jaki jest. I oczywiście ten problem występuje u mnie, dlatego że to jest VirtualBox, uruchomiłem tą maszynę na laptopie. Co oznacza, że łączy się z różnymi sieciami i posługując się dynamicznym adresem IP, miałbym różne adresy IP i za każdym razem musiałbym modyfikować te swoje ustawienia, chociażby do połączenia SSH, czy do innych aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o tą moją drugą kartę sieciową, to tu już mam adres IP dynamiczny. Zresztą, może przejdziemy do ustawienia sieci w naszym serwerze i jak przejdziemy do edycji, to przede wszystkim NP0S8. Tu Konfiguracja jest bardzo prosta. Mamy automatyczny adres IP. Dzięki temu, gdziekolwiek się połączę, gdziekolwiek usiądę, czy to będzie WiFi hotelowe, niezbyt popularne i rekomendowane, czy to będzie mój telefon, czy to będzie moje biuro, czy to będzie mój dom, to zawsze będę miał połączenie z internetem, bo moja sieć przydzieli mojemu serwerowi. Automatycznie adres IP i tym samym też dostęp do sieci. Tak to mam rozwiązane. Natomiast jeżeli chodzi o drugi interfejs, ten już wirtualny, gdzie wykorzystujemy kartę sieciową, wirtualną z VirtualBoxa, to tu mam bardzo proste ustawienie: taki adres IP 10.0.2.15. No nawet nie mam tu gatewaya ustawionego, nawet nie mam tu DNS-a, po prostu to mi służy tylko do komunikacji, do tego, żeby się połączyć z tym serwerem. I na tym serwerze mam chociażby uruchomioną instalację Grafany. I teraz, jak wejdę na ten adres IP razem z portem Grafany, w tym przypadku adres IP, ten właśnie wirtualny plus mój port Grafany, Odpalę ten adres w przeglądarce i mogę się logować do mojej grafany. Zatem mam moją grafanę zawsze pod tym samym adresem IP. Jest to dla mnie niezwykle wygodne. Dwa interfejsy sieciowe: jeden do tego, żeby mieć połączenie z tą maszyną wirtualną i jednocześnie też mieć dostęp do internetu, a drugi po to, żeby móc zawsze zalogować się na ten serwer i mieć do niej dostęp po określonym stałym adresie IP. Zatem tak to u mnie wygląda. Jeżeli chcesz się uczyć wirtualizacji już bardziej produkcyjnym wydaniu, nie w przypadku VirtualBoxa, tylko samego Proxmoxa, to zapraszam Cię na warsztaty 10 luty, godzina 19 w czwartek. Startujemy z warsztatami, gdzie nauczysz się naprawdę wiele przydatnych umiejętności, już produkcyjnej, takiej z której korzystam biznes, zatem link asdwobscript.pl łamane przez s7 i tym samym też link do tego zostawię Ci na dole w opisie do tego materiału. Dzięki wielkie i do następnego, cześć!